jam nie z soli ani roli, tylko z tego, co mnie boli. Bohater wielu wojen pierwszej połowy XVII wieku. Zasłynął przede wszystkim poprzez upamiętnienie go przez Józefa Wybickiego w polskim hymnie narodowym. Stefan Czarniecki, hetman, który zwyciężał Szwedów, Kozaków, Tatarów i Moskwę. Hetman Stefan Czarniecki to bohater wojen ze Szwedami, zwyciężał Kozaków, Tatarów i Moskwę, a jego desant przez cieśninę na wyspę Als upamiętniono w Mazurku Dąbrowskiego. Czarniecki był przykładem walki Polaków przeciwko najazdowi szwedzkiemu w najtrudniejszym tak naprawdę momencie dla Rzeczypospolitej w wieku XVII, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o potop, który zalał Rzeczpospolitą w roku 1655, ale trzeba pamiętać, że w tym okresie Rzeczpospolita toczyła również wojnę z Rosją, a do tego w roku 1657 podjęto pierwszą próbę, poważną próbę rozbioru Rzeczypospolitej i niewiele brakowało, a do tego rozbioru Rzeczypospolitej by doszło. Praktycznie cały XVII wiek to okres wojen Rzeczpospolitej obojga narodów i Stefan Czarniecki jest tym dowódcą, który walczy na prawie na wszystkich frontach. Bierze udział w wojnach ze Szwecją lat 20. XVII wieku. Tutaj jest już, wprawia się w wojnę przy hetmanie Koniecpolskim. Był człowiekiem, który wziął udział w wyprawie na Mołdawię, w bitwie pod Cycorą, w bitwie zresztą, w której zginął nasz wielki hetman Stanisław Żółkiewski. Ważnym elementem jego działań jest zapobieganie kolejnym powstaniom kozackim. Niestety w boju pod Żółtymi Wodami, w słynnym boju w 1648 roku dostaje się do niewoli. Po ugodzie zborowskiej, po oblężeniu Zbaraża odzyskuje wolność i walczy w kolejnej wielkiej bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku. Tu akurat jest wielkie polskie zwycięstwo połowy XVII wieku. Tą nawałę kozacko-tatarską powstrzymujemy. Fenomenalnie dowodzi tutaj Jan Kazimierz, już nowy król Polski. Kiedy bardzo wielu magnatów zdradzało króla, kiedy wielu opowiadało się tak naprawdę za obcymi dworami, Stefan Czarniecki nie tylko bronił najpierw Krakowa, ale pozostał również wierny królowi i rozpoczął wojnę partyzancką przeciwko Szwedom. Tak naprawdę on rozpoczął wojnę szarpaną, wojnę, która przeszła do historii. Te oddziały, drobne oddziały złożone z polskiej jazdy, chłopstwa, on świetnie umiał to wykorzystać. W dalszych działaniach walczył m.in. w Danii. Tutaj to zostało uwiecznione w polskim hymnie dla ratowania Polski, rzucił się przez morze. Więc tutaj chodziło o jego przeprawę z jednej wyspy na drugą, właśnie właściwie na koniach. W 1658 roku prowadzi, można powiedzieć, szarże przez cieśninę, jedną z cieśnin duńskich, na wyspę Als, gdzie pokonuje i wypiera załogę szwedzką. Wpław husaria polska przebywa tą cieśninę. No, ciekawe jak to wyglądało naprawdę. No, to obraz filmowy mógłby być fenomenalny, bo to jest grudzień 1658 roku. No, więc nasza husaria wpław pokonując taką cieśninę, no widocznie jest ona płytka, a więc może wyprzeć załogę szwedzką, która widząc to postanawia już opuścić kolejne swoje fortyfikacje. Dzięki poświęceniu, dzięki temu, że się nie oszczędzał podczas walk, doszedł do stopnia hetmana polnego. Był potem przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków, że w najtrudniejszym momencie można jednak pozostać wiernym Rzeczypospolitej i można oprzeć się obcym zakusom.